Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce zatrudniają 7 na 10 pracowników naszej gospodarki. Wytwarzają prawie połowę polskiego produktu krajowego brutto, no i uczestniczą mniej więcej w 20% w eksporcie. To oznacza, że jakkolwiek są gigantyczną siłą i kołem zamachowym polskiej gospodarki, to jednocześnie mają sporo do zrobienia, gdy chodzi o rozwój i dorównanie pewnym standardom znanym z Europy Zachodniej. Przede wszystkim w zakresie ich aktywności proeksportowej, a także w zakresie ich aktywności odnośnie innowacji i pozyskiwania nowych technologii. Program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, można powiedzieć, w niektórych wymiarach trwa i się rozwija bardzo dobrze. Takim przykładem jest program De Minimis, który jest programem poręczeniowo-gwarancyjnym organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który doprowadził do zmobilizowania dla małych i średnich przedsiębiorstw prawie 70 miliardów złotych. Nową misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest obok wspierania napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Jest również oferowanie pomocy polskim przedsiębiorstwom, które chcą rozwinąć działalność zagraniczną, chcą za granicą inwestować bądź sprzedawać tam swoje towary i usługi. To jest jak gdyby klasyczny rodzaj wsparcia dla eksportu, które kraje Zachodu od bardzo wielu lat oferują swoim firmom. Polska w planie Morawieckiego zobowiązała się do tego w zeszłym roku. To jest nasza nowa misja. Przede wszystkim zakładamy przedstawicielstwa zagraniczne. Aktualnie mamy ich 12 w różnych miejscach na świecie. Nie tylko w Europie Zachodniej, ale również w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej. Tych przedstawicielstw do końca 2019 roku ma być prawie 70. One mają pomóc polskim przedsiębiorcom zdobyć wiedzę o rynkach, na które wchodzą. Oferta dla małych i średnich firm w Polsce jest rzeczywiście bardzo szeroka, ale często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak mogą z niej skorzystać. Dlatego w listopadzie ubiegłego roku uruchomiliśmy w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który tworzy kilka instytucji wspierających rozwój między innymi małych i średnich firm w Polsce, tak zwane jedno okienko kontaktowe. Poprzez to okienko przedsiębiorca może zgłosić swój pomysł, zgłosić swój problem, a my staramy się ten problem jakby pomiędzy swoimi organizacjami na tyle skoordynować, żeby wrócić do przedsiębiorcy z jedną odpowiedzią. Myślę, że jest to bardzo duże ułatwienie.